Witamy serdecznie, naszym gościem jest Kornel Zapadka, witam Cię. Witam serdecznie. Na początku, czy możesz nam powiedzieć, dlaczego nie wystartowałeś na wczorajszych Mistrzostwach Polski ADCC? Nie wystartowałem dlatego, że miałem około 3 miesięcy miałem różne kontuzje. Pierwszy miałem kontuzję stawu łokciowego, następnie miałem ciągły bity ze stawu i teraz około 2-3 tygodni temu wznowiłem dopiero treningi. I już jakieś tam kilka dni temu już chciałem wystartować, ale tam trener Piotr już tam powiedział, że się za późno, już listy były tam ogłoszone na internecie i więc już nie dało rady. Ty wystartowałeś na dzisiejszych zawodach grapplingu, to jest ogólnopolski turniej. Jak Ci poszło, jak ocenisz swoje walki? Wystartowałem tak, dzisiaj jeszcze mówimy o polskim turnieju w grapplingu, ale wystartowałem dlatego, że właśnie, że chciałem praktycznie zbiegu, nie znałem przepisów, chciałem poznać przepisy, gdyż szykuję się właśnie do Mistrzostw Polski w grapplingu, które odbędą się za 2 miesiące w czerwcu. I miałem 4 walki, z czego 3 wygrałem. W finale przegrałem z zawodnikiem właśnie z powodu braku znajomości przepisów, gdzie normalnie tam obaliłem tam chłopaka 4-5 razy, bym dostał submission, miał za to 10 punktów, a tu niestety punkty były niezaliczone, gdyż akcja była zakończona na czerwonym palu i potem po zakończeniu czasu on był pasywny i tam wybierał właśnie pozycję i wybrał pozycję parterową na dole, gdzie ja nie wiedziałem, co miałem zrobić, myślałem, że trzeba stać do góry, a to po prostu miałem wciągnąć go do gardła i trzymać, że on tam musiał poprzeć, czas się skończył, no i dlatego wygrałem, przegrałem w finale. A co sądzisz o tych innych zasadach, które panują w grapplingu? Czy pasują Ci, czy jednak wolisz submission fighting? No powiem szczerze, że wolałem submission fighting, bo tam startowałem kilka razy, wiem, o co chodzi, a teraz nie znałem przepisów, do tego stało się tak, jak się stało, no ale myślę, że Mistrzostwo Polski już to będzie owocowało, przygotuję się specjalnie pod te przepisy, potrenuję tutaj z chłopakami i no, mam nadzieję, że wygram Mistrzostwo Polski. A jakie przyszłe plany na starty w zawodach? Czy zamierzasz wystartować na Pucharze Polski w Koninie? Pucharze Polski w Kimonach to może odpuszczę, właśnie planuję tym Mistrzostwa Polski, jak już wspominałem, w grapplingu w czerwcu. Może jakiś turniej międzynarodowy zrobię tam też jeszcze przed wakacjami. I później w październiku zamierzam wylecieć do Brazylii na Mistrzostwa Brazylii Nogi. I później w listopadzie Kalifornia będzie Mistrzostwa Świata Nogi. A wiemy, że walczyłeś również, masz jedną walkę zawodową MMA i dwie. I jakie teraz wiążesz plany z MMA? Miałem walczyć w czerwcu właśnie w przecinku na gali Maximus. Niestety ta gala została przeniesiona na wrzesień z powodu tego, że dużo gal będzie akurat zorganizowane w tym przełomie czasowym. No i we wrześniu planuję wystartować na tej gali Maximus 2 w przecinku w turnieju magii 95 kg. No dobrze, a jeszcze odnośnie zawodów wczorajszych? Oglądałeś? Oglądałeś, tak? Oglądałem. I jakiś był zawodnik, który wywarł na tobie na jakieś największe wrażenie, czy...? Powiem szczerze, że najbardziej w kategorii 77 Maciek Polak. Bardzo fajnie przygotowali. A oglądałeś przerwę kategorii tej twojej, to chyba 99? Plus 99. Wygrał Tomasz Majka kategorię, bardzo fajnie walczył, ale niestety akurat dzisiaj zdarzyło się, że z nim spotkałem się po finale i wygrałem. No i w sumie to było na tyle. Czy chciałbyś może komuś podziękować? No to chciałbym podziękować wszystkich tych, którzy we mnie wierzą. No i jeszcze przy okazji chciałbym zaprosić wszystkich do klubu, który się na razie jest zawieszony, ale od września znowu wznawiamy treningi w Koszalinie bez RGS-u Koszalin. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Kornel Zapadka.